tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Jest wtorek, 18 października. Dlaczego wtorek? Miałem nagrywać w poniedziałki, ale wczoraj była gala złotej piłki i chciałem zaczekać na wyniki, żeby z wami o nich porozmawiać. Zanim zaczniemy, klikajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał po więcej podcastów. Przechodząc do wyników złotej piłki, jestem zawiedziony niektórymi pozycjami. Oczywiście nie mówię, że Robert Lewandowski powinien w tym roku wygrać, bo zdecydowanie Karim Benzema dostał ją zasłużenie. Choć nie jest wybitnym piłkarzem, legendą wielką piłki nożnej, moim zdaniem, to poprzedni sezon należał do niego. Bardzo pomógł swojej drużynie wygrać praktycznie wszystko, co było możliwe. Jeśli chodzi o Real, to głównie oczywiście Liga Mistrzów oraz Liga Hiszpańska. Natomiast jeśli chodzi o niższe miejsca, tutaj wprowadziłbym troszeczkę zmian. Przede wszystkim zarówno patrząc na osiągnięcia, jak i na statystyki indywidualne zawodników, moim zdaniem dużo niżej niestety powinien się znaleźć Sadio Mané. Senegalczyk poprzedniego sezonu nie miał aż tak udanego jak spora część zawodników, która w klasyfikacji ostatecznie znalazła się za nim. Wręcz patrząc na statystyki, miał gorsze niż chociażby Cristiano Ronaldo, który zajął dopiero 20 miejsce, co mu się nie zdarzyło chyba nigdy albo bardzo, bardzo dawno. Gdybym ja miał wybierać swoją top 3, na pierwszym miejscu byłby Benzema, na drugim prawdopodobnie Kevin De Bruyne i na trzecim Thibaut Courtois, który miał fantastyczny sezon, był jedynym bramkarzem w tym, powiedzmy, top 20 zawodników. Przede wszystkim bramkarze są zdecydowanie za rzadko doceniani i moim zdaniem takie sezony, jakie miał Belg w zeszłym roku, trzeba po prostu doceniać i trzeba ich notować wyżej niż na siódme miejsce. Robert Lewandowski też bym go chyba uplasował na czwartym miejscu, pomimo fenomenalnych wyników strzeleckich, no bo pamiętamy, że 50 bramek w 46 meczach w poprzednim sezonie strzelił Polak, ale jednak te jego wyniki zespołowe, czyli to, że zarówno nie szło z polską reprezentacją, Bayern Monachium, nie doszedł do najważniejszej walki, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, jedynie wygrał Bundesligę, więc myślę, że to miejsce w tym sezonie było zasłużone. Co mnie troszeczkę martwi, to fakt, że drugie miejsce zajmuje Sadio Mané i otrzymuje on nagrodę, nową nagrodę utworzoną przez France Football dla zawodnika, który wsławia się nie tylko na boisku, ale też poza nim. Oczywiście nie irytuje mnie to, że zawodnik dostaje taką nagrodę. Absolutnie. Bardzo, bardzo jest to fajne, że zawodnicy angażują się nie tylko w piłkę nożną. Natomiast tak naprawdę drugi rok z rzędu przez France Football wprowadzana jest nagroda specjalna i drugi raz z rzędu dostaje ją zawodnik, który zajął drugie miejsce w klasyfikacji złotej piłki. Jak tak dalej pójdzie, to za 10 lat będziemy mieli 10 kolejnych trofeów, bo za każdym razem drugi w klasyfikacji będzie otrzymywał dodatkową nagrodę. Nie wiem, po co to jest robione. W zeszłym roku było to zrobione dlatego, że pozbawili Lewandowskiego złotej piłki w 2020, więc przyznali mu nagrodę dla najlepszego strzelca, którą zresztą dostał też w tym roku. No i teraz dostał nagrodę Sadio Mané. Fajna nagroda, ale zobaczymy tak naprawdę, czy te nagrody się utrzymują, czy znowu w przyszłym roku wymyślą sobie coś nowego. Troszkę mnie to martwi i mam nadzieję, że tak nie będzie. Kolejnym zawodnikiem, który dostał nagrodę specjalną i tutaj w 100% zasłużoną, tak jak już zresztą wspomniałem wcześniej, dla najlepszego bramkarza Thibaut Courtois. To był jego sezon, Belg rozegrał go fantastycznie, obrońcy Realu Madryt mu bardzo mocno pomagali, ale był jednym z ważniejszych elementów układanki trenera, jeśli chodzi o przede wszystkim, myślę, wygranie Ligi Mistrzów, bo jeśli mnie pamięć nie myli, został zawodnikiem meczu w finale Ligi Mistrzów. Jak na bramkarza, to jest nie byle co. Kolejna nagroda trafiła do Gaviego. Najlepszy młody piłkarz na świecie. Drugi sezon z rzędu nagrodę dostaje piłkarz Barcelony. W zeszłym roku był to Pedri, teraz Gavi, kolejny z pomocników. Mnie jako kibica Barcelony bardzo to cieszy. Z drugiej strony, jak sobie o tym myślę, w przyszłym roku prawdopodobnie już nie będzie miał kto z Barcelony odbierać tą nagrodę. Jeżeli byłoby tak, że zawodnik, który wygrał już tą nagrodę, nie może jej wygrać ponownie, no to wtedy z Barcelony nie ma kto więcej po prostu wygrać tej nagrody. Natomiast Gavi naprawdę zasłużył sobie, bardzo pracowity pomocnik.
harujący na całej długości boiska, angażujący się w akcję zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Widać, że ma niespożyte siły na boisku. Można powiedzieć, że jest takim troszeczkę box to box, który biega od pola karnego do pola karnego. Jest naprawdę w każdym meczu, można powiedzieć, widoczny i jest ważnym elementem Barcelony, ale też i elementem układanki Luisa Enrique w reprezentacji Hiszpanii. W końcu jest najmłodszym Hiszpanem, który zadebiutował w reprezentacji w historii. Kolejna nagroda, tutaj za dużo się nie będę rozwodził, bo nie mam aż tak dużego pojęcia na ten temat. Piłkarką roku, czyli złotą piłkę dla kobiet, dostała piłkarka Barcelony Alexia Putellas. Widziałem parę razy jej wyczyny na boisku. Zdarzało mi się oglądać jakieś tam skróty, przynajmniej meczów piłki kobiecej. Na pewno jest wyróżniającą się zawodniczką. Przede wszystkim wygrała drugi rok z rzędu, co też jest, myślę, istotne, bo w przeszłości chyba nie było piłkarki, która sięgałaby po tą nagrodę dwa razy i to pod rząd, więc tutaj też brawa. No i przede wszystkim jest to druga, nawet trzecia nagroda, pamiętając Lewandowskiego, trzecia nagroda zdobyta przez, w tym wypadku, piłkarkę Barcelony, czyli pomimo kryzysu, który w Barcelonie panuje od jakiegoś czasu, drużyna ta nadal zdobywa trofea indywidualne w tym momencie, ale kto wie, może z czasem też zespołowe. Największa kontrowersja, najbardziej kontrowersyjna decyzja, moim zdaniem, to wybór drużyny sezonu. Drużyną sezonu poprzedniego został Manchester City. Nie miałbym nic przeciwko, ze względu na to, że wygrali Premier League, doszli do półfinału Ligi Mistrzów, ale mistrzem Hiszpanii i zdobywcą Ligi Mistrzów został Real Madryt. I pomimo, że jestem barcelonistą praktycznie od urodzenia, to królewscy powinni zdobyć tą nagrodę. Real zasługiwał na to, by zostać najlepszą drużyną na świecie w poprzednim sezonie. Dlaczego tak się stało, a nie inaczej? Nie mam pojęcia, nie chcę wchodzić w to jakoś głębiej, natomiast dla mnie to jest duża kontrowersja i bardzo zła decyzja. A już fakt, że na drugim miejscu uplasował się Liverpool, który ani nie zdobył Mistrzostwa Anglii, ani nie zdobył Ligi Mistrzów, bo w jednym i w drugim przypadku był drugi, natomiast Real wygrał dwa trofea, to już jest w ogóle dla mnie kompromitacja, jeśli chodzi o wybory w tej kategorii. Kończąc już o gali złotej piłki, zasłużone gratulacje dla Karima Benzemy. Jestem mimo wszystko pewien, że w przypadku Francuza był to jednorazowy wyczyn i w przyszłym roku wygra tą złotą piłkę ktoś zupełnie inny. Gdybym miał teraz patrzeć, przede wszystkim tak, będą Mistrzostwa Świata w Katarze i myślę, że to jest najistotniejsza kwestia, jeśli chodzi o to, kto zdobędzie złotą piłkę. Przeważnie w przypadku, kiedy są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy rozgrywane, złotą piłkę wygrywają zawodnicy, którzy zajdą daleko w tych turniejach, więc bardzo ciekawie będzie na to patrzeć. Jednocześnie można powiedzieć, że no na pewno w tym wypadku nie sięgnie po nią taki zawodnik jak Mohamed Salah, bo jego Egipt nie gra na mundialu, nie zdobędzie Erling Haaland, bo Norwegii nie ma na mundialu, nie zdobędzie żaden z Włochów, chociaż Włochów nawet chyba nie było żadnego w tej klasyfikacji w tym roku. Nie zdobędzie Riyad Mahrez, który w tym roku był 12, ale jest wielu innych potencjalnych faworytów. Stawiałbym wśród nich jednego z moich faworytów tego roku, Kevina De Bruyne, który też sezon w Premier League, nie można zapomnieć, zaczął naprawdę fantastycznie w tym roku. W 10 meczach 9 asyst, to jest fenomenalny wynik pomocnika. Zawsze groźny i zawsze w czołówce na pewno będzie Kylian Mbappé, chociaż jego zachowania w ostatnich tygodniach w Paryżu nie pochwalam, natomiast jest to zawodnik utalentowany, zawodnik, który strzela dużo bramek, zawodnik, który dużo asystuje, no i zawodnik, który przede wszystkim ma silną reprezentację, z którą może zajść daleko. Dużo będzie od tego zależało, jeśli na przykład daleko na mistrzostwach zaszłaby Brazylia, wtedy w przyszłym roku możemy myśleć o byciu w top 5 takich piłkarzy jak Vinicius Junior, jak Neymar, czy nawet obrońcy typu Marquinhos. Jeśli daleko zaszłaby reprezentacja Argentyny, wtedy na pewno do czołówki wróci Messi, którego w tym roku nawet nie było w top 30. Z wielką ciekawością będę patrzył na przyszły sezon, ale tak jak mówię, dużo rozstrzygnie się podczas Mistrzostw Świata i one dużo powiedzą o tym,
kto może mieć potencjalnie największą szansę. Przechodząc do kolejnych tematów, oczywiście w weekend grały też ligi. Bardzo ciekawy był mecz w Anglii, mecz na szczycie pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem City. Manchester City cały mecz przeważał w posiadaniu piłki. Widać, że mecz był na bardzo wysokim poziomie, nie tylko piłkarskim, ale i nerwowym. Wystarczy powiedzieć, że trener Liverpoolu Jurgen Klopp wyleciał z czerwoną kartką. No ale ta jedna, jedyna akcja meczu. Fantastyczne wybicie piłki na kilkadziesiąt metrów do przodu Alissona. Przyjęcie Mohameda Salaha, który tym przyjęciem jednocześnie obrócił się w stronę bramki przeciwnika i wybiegł tak naprawdę sam na sam z Edersonem, wykańczając pewnie akcję. To była wielka klasa tych dwóch zawodników Liverpoolu. Przez to, że Manchester City ten mecz przegrał, traci już 4 punkty do lidera, którym jest Arsenal, który nadal wygrywa i trzyma się, ma się dobrze. Dzięki zwycięstwu Liverpoolu The Reds awansowali na 8. pozycję, co dla nich też jest dobrym wynikiem, bo mogą teraz zacząć piąć się coraz wyżej. No i przede wszystkim wygrali bardzo ważny dla siebie mecz. Troszeczkę zmartwił mnie wynik mojego ulubionego zespołu w Premier League, czyli oczywiście West Hamu. Tam tylko 1-1 na wyjeździe z Southampton. Bramkę dla świętych strzelił Perro, ale później naprawdę przepiękna bramka 23-letniego kapitana West Hamu Declana Rice'a, który zza pola karnego uderzył technicznie, mocno, nie do obrony. Jak oglądałem skróty tego meczu, moim zdaniem West Ham przeważał, jeśli chodzi o ilość sytuacji, o zagrożenie pod bramką, ale nadal są te problemy momentami z wykończeniem w tym zespole. Nad tym na pewno muszą popracować. Tym razem nawet Gianluca Scamacca czy Jarrod Bowen nie dali rady. Natomiast cieszy mnie to, że wreszcie są wprowadzone zmiany w tym składzie i że grają inni zawodnicy niż ci, którzy sezon zaczynali, ponieważ naprawdę bardziej na to zasługują. No i oczywiście ten najważniejszy mecz, który odbył się w ten weekend. Wielkie Grand Derby na Santiago Bernabeu, Real Madrid, Barcelona. Oglądałem, nie będę ukrywał, bardzo niechętnie. Przeczuwałem, jakim wynikiem może się zakończyć ten mecz, że będzie to porażka Blaugrany. Domyślałem się, że tak będzie. Z jednej strony zawiodłem się, a z drugiej się nie zawiodłem. Nie zawiodłem, bo wiedziałem, a zawiodłem się, bo mimo wszystko się łudziłem. Bardzo słaba gra zespołu. Po raz kolejny bez błysku skrzydłowi. Chociaż trzeba przyznać, że po wejściu Ansu Fatiego i Ferrana Torresa Barcelona naprawdę odżyła na tych skrzydłach i ta dwójka wyglądała o niebo lepiej niż dwójka Rafinha Dembele. Kolejna rzecz, moim zdaniem na ten moment, na jakiś czas przynajmniej, trzeba dać odpocząć starej gwardii. Piqué, Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba to są zawodnicy, którzy ostatnio nie grają dobrze. To musi być powiedziane głośno. To są zawodnicy, którzy na ten moment nie powinni znajdować się w wyjściowym składzie. Wystarczy spojrzeć na to, co słyszało się od dziennikarzy hiszpańskich, że kiedy Robert Lewandowski w szatni Barcelony podczas meczu z Interem i po meczu z Interem krzyczał na zawodników, żeby ich zmotywować, żeby powiedzieć, co jest nie tak, to zawodnicy, którzy w tym klubie są najdłużej i powinni świecić przykładem, nie robili nic. Siedzieli cicho gdzieś tam w kącie i nawet nie reagowali. Tak jakby przestało im już na tym klubie zależeć. No to przepraszam bardzo, czy taki zawodnik powinien grać w tym momencie w pierwszym składzie? No nie powinien. Barcelona spadła przez to na 3 punkty za Real Madryt w tabeli. Nie jest to zły wynik, nadal jest drugie miejsce. No i jedyne, na co tak naprawdę może liczyć Barcelona w tym sezonie chyba, jeśli chodzi o La Liga, to dobre wyniki z pozostałymi przeciwnikami, jak najwięcej zwycięstw, ewentualnie remisów, i na potknięcia Realu, bo przy takiej Barcelonie nie widzę w niej drużyny, która miałaby szansę stworzyć duże zagrożenie i wygrać mecz rewanżowy, który zagrają u siebie. Tak grająca Barcelona na ten moment nie ma na to szans. Co jeszcze warto wspomnieć, jeśli chodzi o ten weekend? Bardzo fajnie grało kilku Polaków. W barwach Feyenoordu kolejną bramkę strzelił Sebastian Szymański. Wreszcie przełamał się Kacper Kozłowski, o którym dużo ciszej było przez ostatnie miesiące, po tym jak było wielkie boom na niego, jak ufał mu i powoływał do kadry Paulo Sousa
podczas poprzedniego Euro. Później Kozłowski odszedł do Anglii, stamtąd był wypożyczany do Belgii, gdzie miał koszmarne wypożyczenie. Teraz gra w Vitesse w lidze holenderskiej i wreszcie się przełamał, a jego akcja, rajd od środka boiska i strzelona bramka, naprawdę bardzo fajny, bardzo efektowny. Asystę w lidze bułgarskiej zaliczył też Jakub Piotrowski, który choć ostatnio nie miał okazji do debiutu, to był powołany na poprzednie zgrupowanie polskiej reprezentacji i jest zawodnikiem, o którym w kontekście tej kadry naprawdę można myśleć. No i bardzo mnie pozytywnie zaskakuje forma dwóch innych zawodników, którzy potencjalnie mogą siebie widzieć w kadrze na Mundial. Chodzi tutaj mi o Christiana Bielika z Birmingham i Mateusza Vieteskę z Clermont. Ci zawodnicy w tym sezonie naprawdę zyskują świetne noty. Trener Birmingham powiedział o Bieliku, że jest to najlepszy środkowy pomocnik w Championship. To jest ogromna pochwała dla Polaka. I jeśli tylko Christian będzie w formie i odpukać, nie przydarzą mu się żadne kontuzje, z którymi miał ogromne problemy, to jest to naprawdę zawodnik, który może na Mistrzostwach Świata rozegrać i to niemałą rolę. I wcale bym się nie zdziwił, nawet troszeczkę trzymam kciuki, że będzie wtedy w pierwszym składzie zamiast Grzegorza Krychowiaka, bo jest to podobna pozycja. A jednak Krychowiak to nie jest już ten zawodnik co kilka lat temu i trzeba dać szansę Bielikowi, który naprawdę w Anglii zachwyca. Mateusz Vieteska we Francji także bardzo wysoko notuje w ostatnich miesiącach. To może bardzo cieszyć, jako że jest to tak naprawdę pierwszy zagraniczny klub byłego piłkarza Legii Warszawa. No i też myślę, że można o nim myśleć w kontekście nawet wyjściowego składu na Mundialu w Katarze. Jedynie musiałby się do tego przekonać trener tak naprawdę, no bo Bednarek gra bardzo mało, jeżeli w ogóle. Z Glikiem podobnie. Jedynym pewniakiem jest Jakub Kiwior. Dawidowicz bez przerwy kontuzjowany. Kamiński w Schalke nie grał już od bardzo dawna i też bez przerwy kontuzje. Jedynie jest jeszcze Bochniewicz w Herenveen, ale nawet nie wiem, czy ten zawodnik znajdzie się w kadrze 55-osobowej, którą usłyszymy od Czesława Michniewicza. Miejmy nadzieję, ja mam przynajmniej nadzieję, bo jest to zawodnik naprawdę też w dobrej formie w Eredivisie. No i to tyle. I gdyby patrzeć na potencjalnie zawodników, którzy są w formie i mogliby grać w linii obrony polskiej reprezentacji, to jest to właśnie Kiwior, Bochniewicz i Vieteska. Na ten moment tak powinna, patrząc tylko i wyłącznie na dyspozycję zawodników w klubach, tak powinna wyglądać ta trójka środkowych obrońców, jeżeli już tak chce grać Czesław Michniewicz, do czego ostatnio przyzwyczaił. Na dzisiaj, jeśli chodzi o ten materiał, to tyle. Oczywiście codziennie czekajcie też na materiały dotyczące drużyn na Mundial. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A teraz trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.